panował przez 3,5 proroczych lat, aż do czasu, czasów i połowy czasu. Daniela 7:25. Bestia z Apokalipsy 13, działa, werset 1, działa przez ten sam okres 42 miesiące. Mały róg i bestia z Apokalipsy 13, werset 1, z oznaczeniami tej samej potęgi religijno-politycznej działającej w okresie 1260 lat. Jeden dzień w biblijnym przeliczeniu równa się jednemu rokowi. Mały róg powstał z Cesarstwa Rzymskiego, mówił bliźnierstwa przeciw Najwyższemu, będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu. Daniel, rozdział 7, werset 25. Bestia z Apokalipsy, rozdział 13, werset 5, bluźniła przeciw Bogu. Będzie zamierzał zmieniać czasy i prawo. Daniel, rozdział 7, werset 25. Jesteśmy świadkami, jak Kościół dominujący za pomocą władzy politycznej usiłują wywyższyć niedzielę. Mały róg z Daniela 7 i bestia z Apokalipsy 13, 1-10 to ta sama potęga religijno-polityczna. Biblijni komentarze w tej bestii i w małym rogu dopatrują się papiestwa. Znamie bestii. Znamie bestii jest przeciwieństwem do znaku Bożego. Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem Pan Bóg wasz. Ezechiel, rozdział 20, werset 20. Znakiem między Bogiem a nami jest szabat, sobota, siódmy dzień tygodnia. To znamieniem bestii jest fałszywy dzień odpoczynku, niedziela, pierwszy dzień tygodnia. Ci, którzy święcą niedzielę, nie zachowują więc przykazań Bożych, dekalogu biblijnego. Jakub, rozdział 2, werset 10, ostrzega. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Apokalipsa 14, werset 2 mówi, tu się okaże wytrwałych świętych, którzy szczegą przykazań Bożych i wiary Jezusa. Obraz bestii. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej potędze z Apokalipsy, rozdział 13, werset 11-12. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelnie została uleczona. Ta bestia ma dosyć siły i autorytetu, by utworzyć obraz bestii i narzucić go światu. Komentatorzy Biblii w tej drugiej bestii dopatrują się Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone utworzą system podobny do średniowiecznego papiestwa, kiedy Kościół mógł narzucić swoje prawa przy pomocy władz świeckich. Tak utworzony zostanie obraz bestii. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, także iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. Apokalipsa, rozdział 13, werset 15. Boże Jahwe, spraw, by trójanielskie poselstwo dotarło do każdego człowieka i by stało się zrozumiałe, i by wszyscy ludzie opowiedzieli się za Tobą, Boże, uszanowali pieczęć Bożą, święcili siódmy dzień tygodnia, sobotę i wyszli z Wielkiego Babilonu do Kościoła Bożego. Proszę Cię o to przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję.